Witam na kanale i zapraszam na odcinek Kartonowy Arsenał. W tym odcinku Gloster Gladiator, drugi numer z 2010 roku. Zapraszam. Numer 2, 2010 rok, Kartonowy Arsenał, Gloster Gladiator, skala 1,33. Odwracamy wnętrze i tak jak zwykle pierwsza strona, dane techniczne, historia samolotu, opis budowy. W tej wycinance model zamieszczony to SEA Gladiator Mark II z walk na Malcie i w takim malowaniu. Tu mamy wymienione barwy, czyli nazwy farb przydatne przy retuszowaniu modelu. No i przechodzimy. A jeszcze wspomnę, że opracowanie modelu to Marcin Dworzecki i Marcin Grygiel. No i wnętrze opracowane jak w innych wydaniach tego wydawnictwa. No i przechodzimy do wnętrza. Na czterech arkuszach zamieszczone są wręgi do wycięcia naklejenia na karton. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce tego robić, są do kupienia na stronie. Prześledziłem, jest i to wydanie jeszcze do kupienia na stronie sklepu i kabinka do modelu, wręgi. No i tu mamy szablony do samodzielnego wykonania. No i jak mówiłem, wręgi do naklejenia. Co ciekawego, jest też coś takiego jak szablony do ustawienia geometrii płatowca, ponieważ jest to dwupłat, jest to dość trudne spasowanie, ustawienie geometrii płatów i w tym celu autorzy zastosowali tu szablony. Szablony do podwozia, szablony do geometrii płatowca. Mamy około 60 rysunków, bardziej skomplikowanych, mniej skomplikowanych, drobnych. Jest ich tu ponad 60 na pewno. Mamy rzuty, bok, przód, góra, dół. No i oczywiście rendery z opracowania i jak składać poszczególne części oznaczeń. Tu mamy wnętrza kabiny, czyli wręgi, rozmieszczenie tych elementów wszystkich. Bardzo pomocne. No i drobniejsze elementy, które są też, wszystko jest to rozrysowane, opisane. Na pięciu arkuszach natomiast mamy części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu samolotu Gloster Gladiator. Jakby ostatni dwupłat, który brał udział w obronie Malty i z takim malowaniem. Tu jeszcze na ostatniej stronie mamy zdjęcia z opracowanego modelu, tak zwana surówka, prototyp. No i wewnątrz, tak jak mówiłem, na pięciu arkuszach mamy części. To zróbmy zbliżenie, troszeczkę bliżej. No i mamy, przybliżyłem, żeby bardziej było widać. Tu mamy elementy kadłuba. Stery,
wysokości, stery, statecznik poziomy, ster kierunku, ładnie takie przejście tu, może jeszcze to zbliżę bliżej i tu właśnie dość dobrze to widać, fajnie te przeszycia jakby żeber do płótna. Właśnie samolot był pokryty płótnem części sterów, także to jest właśnie dość dobrze tu odwzorowane. Ja przesuwam sobie pod kamerą, także może tak słychać taki szum delikatny. No dobrze, odwrócę teraz stronę. To zobaczmy teraz płaty i właśnie oddzielne lotki. Tak się prezentują płaty. No i tu wyraźnie właśnie widać te przeszycia, łączenie jakby pokrycia płata z żebrem, z użebrowaniem. I następna strona. Tu mamy elementy wnętrza kabiny. Kratownica kabiny. Jest to ostatnia strona okładki, czyli ponownie niszczymy okładkę. Zostaje nam tylko ta część pierwsza okładki. Jeżeli ktoś chce, teraz przesunę z góry kamerą, żeby zobaczyć tu dokładnie wszystko na tej stronie, ponieważ nie mogę dalej przesunąć. Tak się prezentuje właśnie ta strona z częściami wnętrza kabiny. No i wręgi, dwie strony właśnie z wręgami, ale głównie na tych dwóch stronach są szablony. Szablony do prawidłowego zamocowania płatów, do prawidłowego ustawienia geometrii. Natomiast na dwóch innych są elementy właśnie do naklejenia na karton wzmocnienie i oznaczenia gwiazdką, na jaką grubość kartonu nakleić. To mamy też w opisie, w legendzie, jak zawsze w opracowaniu. No i szablony, głównie to są szablony do samodzielnego wykonania z elementów z drutu. I jest owiewka. Jak wspominałem, przeglądałem stronę internetową wydawnictwa, także jest do kupienia i owiewka kabiny, i wręgi cięte laserowo, także ułatwienie przy montażu, przy sklejaniu. Rysunki. Może teraz troszeczkę bliżej pokażę kilka rysunków. Tu mamy właśnie, wykonujemy zawsze od jakby wnętrza kabiny. Jeżeli jest do wykonania kabina, no to należy wykonać ją w pierwszej kolejności. I tutaj są pokazane bardzo ładnie, przejrzyście te rysunki do wykonania właśnie wnętrza kabiny, fotel, dwa rysunki fotela, inne elementy jak drążek, busola, dźwignie, umieszczone na kratownicy. Tu mamy rzuty, z boku, z przodu, i góra, i dół, w dwóch połowach. No i jeszcze tu też strona, która zawiera takie drobne rysunki, jak wykonanie tak dość dokładnie kratownicy, jak to zrobić.
i elementy umieszczone na kratownicy właśnie. Tu mamy model dość trudny na pewno dla początkujących, raczej tutaj dla bardziej zaawansowanych modelarzy, ponieważ dwupłat, ale pomocnym może być właśnie po ustawieniu płatu, do ustawienia płatów ten szablon, który jest zamieszczony. No i dalsze rysunki, jak mówiłem, około ponad 60, ja tak tylko z grubsza przeliczyłem, ale takich drobniejszych już pomijając te drobniejsze, to naliczyłem 60, a jest na pewno ich ponad 60. I ostatnia strona okładki, modele, które się ukażą wkrótce, bądź ukazały. No i jak pokazywałem, właśnie ta ostatnia strona okładki pokazuje model w stanie takim tak zwanym surowym, czyli prototypowy. I jest to właśnie, te elementy są na tej ostatniej stronie, elementy wnętrza kabiny. No i na tyle, co miałem Wam do pokazania w tym odcinku, model Gladiatora. Zapraszam na następne odcinki, które będę prezentował na kanale. W tym odcinku na tyle. Do usłyszenia. Cześć.